Był to porządny człowiek, ale Warszawę zburzył jednak, co tu mówić. Generał Pełczyński, pseudonim Grzegorz, to był właściwie dowódca powstania, bo Bur to tam wiele nie dowodził i inicjator powstania. I w Londynie w 1957 roku zadzwonił do mnie. Ja go nie znałem w ogóle, że chce się spotkać. Spotkaliśmy się, a on był w ogóle z dwójki oficer, z wywiadu. No i zaczął mnie tak wywiadowczo traktować, bo mówi, czy pan służył w wojsku? No, ja służyłem. A w którym pułku? No, w takim i takim. A kto to jest Turowicz? No, mówię, no redaktor tego. Czy on służył w wojsku? Ja mówię, o ile wiem, to nie. A dlaczego nie? Ja nie wiem dlaczego. A stąd ma? Służył w wojsku? No w końcu mnie to zdenerwowało. Mówię, panie generale, a teraz ja panu chcę zadać pytanie. On mówi, proszę bardzo. Więc ja mówię, wie pan, fortepian, smoking, biblioteka po ojcu. A mówi, co? Ja mówię, przepadła mi w powstaniu i chcę wiedzieć dlaczego. I on się wściekł wtedy, bo pan jest demagog, prawda, i tak dalej. Rozstaliśmy się niedobrze. Był to porządny człowiek, ale Warszawę zburzył jednak, co tu mówisz.